ławki rezerwowych korzysta z tej chwili przerwy. Oto bez wątpienia zagranie niezgodnie z przepisami. No ale jestem pełen podziwu dla Wojciecha Łobodzińskiego. On naprawdę wiele czasu w okresie przygotowawczym stracił z powodu kontuzji. Mimo tego daje z siebie wszystko jak każdy dzisiejszego wieczoru z piłkarzem Macieja Skorży. Brawo Wisła Kraków. Przypomnijmy, ta drużyna, której brakuje wielu piłkarzy, kilku odeszło w przerwie letniej. Zieńczuk wykluczony za kartkę, Głowacki kontuzjowany, walczy znakomicie w rewanżu z Bejdarem. Jeszcze jest świetna wrzutka, Junior bije! Gol! 57. minuta meczu, Wisła Kraków zagra, to już chyba możemy powiedzieć, o Ligę Mistrzów z Barceloną. Bejtar Jerozolima, jeśli można powiedzieć, że był na kolanach, to teraz jest na łopatkach. Junior Diaz strzela bramkę, ale poczekajmy na powtórkę, kto asystował w tej bramce, bo była to asysta wyborna. Wojciech Łobodziński, nieprawdopodobny sposób skrzydłowy, zagrywa w wielkim stylu do Juniora Diaza. Ten wygrywa pojedynek z obrońcą Bejtaru. No i to jest prawdziwa klasa piłkarskiego reprezentanta Polski, a i obrońca z Kostaryki spisał się nie gorzej niż Paweł Brożek. Maciej Skorża ma powody, by patrzeć na zegarek już teraz z uśmiechem. Disfrute de su hogar, nosotros nos encargamos de los detalles. Tranquilidad, comodidad, claridad y elegancia es lo que se merece. Tenemos preciosas casas nuevas y como nuevas. Residenciales y condominios con varios diseños, presupuestos y con tramitación con expo beneficios. ¿Qué espera? Visítenos ya. Casaschicas.com, encontrando junto su hogar.